Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Kochani, dzisiaj czas na zawartość wielkiego kalendarza adwentowego od Mixit. Co roku u mnie te kalendarze adwentowe na kanale się pojawiają, więc w tym roku nie mogło być inaczej. Dodatkowo mam dla was rabat na hasło Agata Xmas, szczegóły dokładne w opisie. Rabat trwa aż do 6 grudnia, do czasu Mikołajek, do godziny 23:59, więc mam pewność, że jeżeli będziecie miały ochotę kupić ten kalendarz, to na pewno zdążycie. Nie przedłużam, zaczynamy. I choć w tym roku wielki kalendarz jest wielki, to mam wrażenie, że w tym roku jest naprawdę gigantyczny. Wow! I tak, kochani, kalendarz prezentuje się w środku. Dotychczas nie było żadnego kalendarza z Mixit, o ile pamiętam, właśnie w takiej formie, z pudełeczkami. A mi, szczerze mówiąc, taka forma najbardziej chyba się podoba. Zaraz zobaczymy, co tutaj się skrywa. Zastanawiam się, czy nie zrobimy tego trochę z innego kadru. Z tego miejsca chciałam bardzo pozdrowić Glam Paulę, bo właśnie polecimy w ten sposób, w jaki Paula zawsze odbiera kalendarze, ponieważ inaczej po prostu w kadr się nie zmieszczę. Kochani, lecimy. Okienko numer 1. Z tyłu naszego kartoniku mamy możliwość wycięcia i zrobienia takiej własnej ozdoby choinkowej z papieru w kształcie aniołka. Ja będę odkładała te pudełeczka tutaj, tak żeby mi się nie myliło. I słuchajcie, w jedyneczce znajdujemy precelki. Precelki oblane czekoladą. To jest, z tego co się orientuję, nowość. Ja przynajmniej jeszcze tych precelków oblanych czekoladą nie jadłam. Jest to czekolada mleczna. Opakowanie o pojemności 70 gramów. Ekstra dla mnie, coś nowego. Na pewno mi się przyda na imprezy wszelakie. Choć szczerze mówiąc, chyba takowych długo jeszcze nie planujemy. Dwójeczka. A tutaj ze z tyłu mamy taki domek. Możliwe, że jak wszystkie te kartoniki wyjmiemy, to możemy coś ewentualnie z tego ułożyć, nie wiem. I słuchajcie, znajdujemy mixitkę orzechową. Ja jej osobiście nie kojarzę. Może się opakowanie zmieniło, ale wydaje mi się, że to też jest, słuchajcie, nowość. I mamy tutaj orzechy loskowe, migdały oraz daktyle. Baton bardzo mocno orzechowy, bezglutenowy. Trójeczka. I w trójeczce, kochani, znajdujemy musli bikini mix, a więc musli z kokosem, malinami oraz truskawkami i rzecz jasna z płatkami. Taka saszetka o gramaturze 50 gramów. Nie wiem, dajcie znać, chyba wystarczy na zdecydowanie więcej niż na jeden, szczególnie jogurt, bo ja akurat mleka nie jem. Więc takie oto musli bikini mix nam się tutaj trafiło. Szukamy czwóreczki. Mamy owieczkę do wycięcia. Cóż ta czwóreczka nam skrywa? Kochani, w czwóreczce znajdujemy słoiczek z mikstellą. I to co więcej, jest to mikstella masło orzechowe z czekoladą, białą czekoladą i solonym karmelem. Taki krem możemy albo wykorzystać na kanapki, albo lekko go na przykład włożyć do kąpieli wodnej, żeby on był bardziej płynny i na przykład traktować go jako dip do jakichś na przykład owoców. No tutaj zastosowań jest bardzo, bardzo wiele. Muszę wam powiedzieć, że te solony karmel z tej serii jest naprawdę obłędny. Także taki oto słoiczek, 25 gramów. I piąteczka. I zobaczcie, piąteczka się składa z dwóch pudełeczek. Wyciągamy najpierw dolne. Tutaj mamy do wycięcia kurę i renifera. W pierwszej części naszej piąteczki znajdujemy, zgodnie z grafiką, diabełka. A więc, kochani, znajdujemy orzechy i migdały w czarnej czekoladzie. I w piąteczce domyślam się, że będzie z tej serii coś anielskiego. Tutaj mamy do wycięcia aniołka. No i jakże trafiłam. Tutaj, słuchajcie, z kolei mamy migdały w białej czekoladzie i posypce kokosowej. Chusteczka. Tutaj znajdujemy domek. I kochani, w szóstym okienku znaleźliśmy owoce liofilizowane, banany i truskawki. To jest oczywiście klasyk dla mnie od Mixit. To są pierwsze chyba produkty, jakie w ogóle poznałam z tej marki. I absolutnie uwielbiam. Jest to zdrowa, bardzo zdrowa przekąska, alternatywa dla chipsów. Również świetnie się nada dla dzieciaczków, ale jeśli chodzi o inne wykorzystanie, to możecie zetrzeć takie owoce liofilizowane, zrobić z tego posypkę na różnego rodzaju desery, ciasta. Również możecie dodać do herbaty takie owoce liofilizowane lub w wersji dla dorosłych, na przykład do prosecco czy do jakichś koktajli na bazie alkoholu. Również rewelacyjnie to się sprawdza, także serdecznie polecam.
I tutaj mamy saszetkę 23 gramową. I w siódemce znajduję miksitkę, którą akurat znam. Jest to bardzo świąteczna miksitka, a więc baton bezglutenowy, który zawiera migdały, cynamon i jabłko. Bardzo dobry i również no, świetnie wpisujący się w klimat. Ja osobiście Wam polecam te batony sobie pokroić na takie mniejsze fragmenty i traktować jako przekąskę. Naprawdę jest to przepyszna. Ósemka. I kochani, znajdujemy granolę. Granolę czekoladową z orzechami, ciemną czekoladą i miodem. Więc na pewno nie będzie ona zbyt słodka. Dla miłośników granoli myślę, że super 70-gramowa saszeta. Dziewiątka. A tutaj, kochani, znajdujemy coś nowego dla mnie, czyli sypką mieszankę do przyrządzania kaszy ryżowej. Tutaj mamy kokos, migdały i białą czekoladę. Ja akurat kaszowa zupełnie nie jestem, więc ktoś na pewno z moich bliskich ucieszy się z tej saszetki. Dziesiątka. I w dziesiątce mamy coś, co uwielbiam, ale nie wspominam sobie, żebym kiedykolwiek jadła od Mixit. Mamy tutaj migdały i orzeszki ziemne. Jest to taki baton złączony z orzeszków. Absolutnie uwielbiam, są takie wspomnienia, szczerze mówiąc, mojego dzieciństwa. Dajcie znać, kto pamięta te batony. Takie batony kiedyś, no kiedyś nie było za dużego wyboru w sklepach, nie? I to był naprawdę prawdziwy rarytas. Jedenastka. Jedenastka, znajdujemy ponownie musli. Tym razem mamy tutaj truskawki, orzeszki, czekoladę oraz, nie wiem jak to do końca nazwać, takie chrupki? Chyba tak to należy powiedzieć. Dwunastka się tutaj nam ukryła. No i słuchajcie, w dwunastce znalazłam coś, czego zupełnie nie znam. Jest to nie do końca miksitka, jest to fondant czarna, ciemna czekolada. No, szalenie jestem ciekawa, na pewno jest to krem. Trzynastka. I w trzynastce, słuchajcie, znajdujemy miksitkę, której też osobiście nie kojarzę, ale mówię, może mnie mylą po prostu te opakowania. A więc śliwka, tu będą pewnie jakieś płatki owsiane i czekolada. Czternastka. No i tutaj druga propozycja dla miłośników kaszek ryżowych. Mamy tutaj jagody, mamy tutaj orzechy oraz morele. Mieszanka do przygotowania właśnie kaszki ryżowej. Piętnastka. I tutaj, kochani, musli solony karmel. Mamy solony karmel, mamy chrupki czekoladowe, mamy pieczone orzechy. Tak to wygląda. Myślę, że coś pysznego. Szesnastka. Też poza kadrem. No i tutaj klasyka, a więc owoce liofilizowane, owoce leśne, truskawka, malina, jeżyna i czarna porzeczka. To będzie jeden z takich troszkę bardziej kwaskowych miksów. Gorąco, gorąco Wam polecam. Ja w ogóle uwielbiam właśnie najbardziej te kwaskowe, a w ogóle absolutnie kocham miechunkę. Siedemnastka. I znajdujemy tutaj musli czekoladowe, biała czekolada, mleczna czekolada oraz pomarańcza. U osiemnastka. Z tyłu mamy do wycięcia świnkę. I tutaj, kochani, tutaj mamy specjalną edycję świąteczną. Mamy świąteczne orzeszki w karmelu z świątecznymi przyprawami. No, to musi na pewno obłędnie pachnieć. Zaraz Wam powiem, jakie to dokładnie przyprawy. Cynamon, goździk i anyż. Dziewiętnastka. I, kochani, trzecia nasza kasza, a więc truskawka, czarna porzeczka i maliny. Dwudziestka. W dwudziestce mamy musli z orzechami, migdałami oraz mleczną czekoladą. Oraz orzechami, tutaj na pewno pekan, czyli tutaj mamy różne rodzaje orzeszków, bo też zdaje się, że znajdziemy w tym miksie pistacje. Niech się stanie klasyce zadość, moje urodziny. I na moje urodziny dostałam coś, czego na pewno nie jadłam. To jest, słuchajcie, miksitka cytryna i orzeszki, płatki, ale zobaczcie, ona jest pieczona. To jest takie grube ciasteczko. O, widzicie? Coś nowego, czyli i to jest takie mięciutkie w środku. 22. I tutaj mamy precelki w solonym I tutaj, kochani, mamy precelki w solonym w karmelu, Boże. Słuchajcie, ja już jadłam te precelki, one są naprawdę pyszne. Jeżeli nie lubicie właśnie zbyt takich słodkich smaków, a jednak macie ochotę na coś takiego jak słony karmel,
to te precelki są genialne, bo jednak jest to precelek tylko oblany w polewie, więc nie jest to zdecydowanie zbyt słodkie, ani zbyt mdłe. Naprawdę Wam polecam. Pyszotka. To nie zmienia faktu, że ja i tak zjem 5 na raz, bo więcej po prostu nie mogę, ale bardzo, bardzo mi to smakuje. Zbliżamy się do końca. 23. 23 to, kochani, granola. Granola malinowa. Mam tutaj maliny, migdały i miód. 24. 24 dwa produkty. Pierwszy to jest Mixitka Winter Edition. I tutaj mamy orzechy, migdały i cynamon. A druga rzecz to znowu z tej serii, co nasz poprzedni fondant, mamy karmel, wanilia i kakao. I ostatnie okienko, 25. I w 25 okienku znajdujemy bożonarodzeniowy miks, w którym tutaj mamy musli z suszonymi owocami i orzechami. No, tak się prezentuje cała zawartość. Powiem Wam szczerze, że chyba ten kalendarz jest najlepszy jak dotychczas. Zeszłoroczny był super, ale pamiętacie, na przykład znajdowaliśmy takie małe miksitki, połówki, a teraz on jest naprawdę na bogato. Tych produktów jest mnóstwo. Są to produkty normalnie w stałej sprzedaży. Ja osobiście uważam, że ekstra. Ale czekam właśnie na Wasze komentarze, jak Wy się na to zapatrujecie, czy się skusicie na ten kalendarz. I przede wszystkim też, co myślicie właśnie o takich kalendarzach adwentowych, które nie są stricte kosmetyczne. Ten zdecydowanie jest zdrowy, dobry i słodki, więc myślę, że dla osób, które właśnie jedzą musli, które jedzą kaszki i tym podobne, będzie to naprawdę ekstra propozycja. A ja, kochani, chciałam Wam serdecznie podziękować za oglądanie tego filmu. Czekam właśnie na Wasze komentarze, jak Wam się ten kalendarz spodobał. Dawajcie koniecznie znać, czy się skusicie, czy też nie. Miłego dnia, do zobaczenia w kolejnym filmie. I jeszcze takie PS, dzisiaj miał być test kosmetyków. Niestety dopadło mnie coś, czego już dawno nie miałam, a więc ból, bardzo silny ból głowo-szyi tak zwany, migrenowy wchodzący. I nie spałam wczoraj do 5 rano, w związku z tym po prostu dzisiaj no nie dałabym rady nagrywać testu i się malować z Wami. Także mam nadzieję, trzymajcie kciuki, żebym dobrze się czuła, żebym już jutro mogła nagrać ten film. Na razie jest troszkę lepiej. No, trzymajcie się, buziaczki!